Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ósma kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Dwa spotkania zespołów z naszego regionu na własnych boiskach i o tym, co się działo właśnie w tych meczach, będę rozmawiać z moimi gośćmi, a są dzisiaj nimi zawodnicy Gwardii Koszalin. Marek Zdanowicz. Dzień dobry Państwu. I Mateusz Bień. Dzień dobry. Ósma kolejka. Mieliście coś tak do udowodnienia tak naprawdę po poprzednim meczu z Bałtykiem Koszalin. Derby, no trzeba powiedzieć, trochę wam się czkawko odbijały. Trzeba było się zrehabilitować w kolejnym spotkaniu i trzeba powiedzieć, udało się. No, zgadza się. Chcieliśmy zmazać plamę po meczu derbowym z Bałtykiem Koszalin. Udało nam się to, chociaż w drugiej połowie graliśmy w 10. Kartuzja grała z przewagą jednego zawodnika przez całą połowę i naprawdę było ciężko, natomiast cieszymy się, udało się. 3 punkty zostają na Fałatę. Kartuzja to jest taki zespół, który przede wszystkim koncentruje się na defensywie i w tym spotkaniu się to potwierdziło. Tak, tak. Trener ostrzegał nas przed tym, że Kartuzja przyjedzie na pewno w defensywnym ustawieniu. Po prostu musieliśmy zaatakować od pierwszej minuty. Myślę, że po części nam się to udało z lekką nutką szczęścia i 3 punkty zostały u nas. Patrząc na Kartuzję, to jest zespół, który mocno jest ustawiony w defensywie i bardzo słabo, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Także, no właśnie, było dużo pracy w tym meczu, jeżeli chodzi o linię defensywną? Jeżeli chodzi o linię defensywną, to na pewno było dużo pracy, bo jak wspomniałem, graliśmy w drugą połowę w 10 i no, dało się to odczuć. Natomiast Kartuzja jest takim zespołem, który mało zdobywa bramek, jak ich traci. Także myślę, że... Marek Zdanowicz tutaj narzeka na to, że w 10 się grało trudniej, ale za chwilę obejrzymy te skróty ze spotkania i wtedy będzie widać, że tak naprawdę tych sytuacji ofensywnych mieliście zdecydowanie więcej właśnie wtedy, kiedy graliście w 10. No tutaj myślę, że pozytywnie na nas zadziałała strata zawodnika i po prostu włożyliśmy więcej ambicji w ten mecz i chcieliśmy wygrać po prostu, żeby zmazać tą plamę z poprzedniego meczu i udowodnić, że jednak liczymy się jeszcze w walce o czołowe lokaty. Czołowe lokaty, ta walka jeszcze trochę potrwa, bo to dopiero ósma kolejka spotkań, ale zanim dalej będziemy rozmawiać na temat tego, co się działo w meczu Gwardii z Kartuzją, najpierw obejrzymy skrót z tego spotkania, a także skrót z meczu Leśnika Manowo z Kaszubią Kościerzyna. Gwardia Koszalin w 8 serii spotkań grała na własnym boisku z Kartuzją Kartuzy. Koszalinianie stroje niebieskie chcieli się zrehabilitować za porażkę we wcześniejszym meczu w pojedynku derbowym i od początku dążyli do objęcia prowadzenia. Jednak pierwszą groźną akcję mieli goście. Tutaj uderzenie z dystansu. W odpowiedzi również z daleka uderza Norbert Dondera. Rzut rożny dla zespołu koszańskiego, zamieszanie w polu karnym. Jacek Magdziński huknął nad bramką. W odpowiedzi goście. Zbyt słaby strzał, by zaskoczyć Fabiańskiego. Dobra akcja w wykonaniu gospodarzy Tracjach Donisiego, ten jednak uderza w boczną siatkę bramki Kartuzji. Ponownie Tracjak, dokładne podanie do Magdzińskiego, jednak na posterunku golkiper gości. Na początku drugiej części meczu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został karany Andrzej Tracjak. Od tego momentu gwardziści grali w osłabieniu. Nie miało to jednak większego wpływu na ich poczynania ofensywne. Uderzenie Magdzińskiego z dystansu, ponownie lepszy golkiper gości. Fabian Słowiński i z najwyższym trudem broni golkiper Kartuzji. Rzut rożny. Mocne uderzenie Wojciechowskiego. Instynktownie broni golkiper Kartuzji. Nie koniec tej akcji. Gwardziści utrzymali się przy piłce. Dogranie do Jacka Magdzińskiego, ten przewrotką, jednak niecelnie. Goście grali w przewadze jednego zawodnika, jednak bardzo długo nie byli w stanie zaatakować Gwardii. Tutaj zamieszanie, ale obrońcy gospodarzy wyszli obronną ręką.
Ponownie w ataku Jacek Magdziński i tym razem zablokowany przez obrońcę drużyny przyjezdnej. Kontra w wykonaniu Kartuzji. Powrót Więckowskiego, piłka poszybowała blisko bramki gwardzistów. Najlepsza akcja w wykonaniu gości. Dośrodkowanie w pole karne. Uderzenie i doskonała interwencja Fabiańskiego. Akcja rozstrzygająca losy spotkania. Norbert Dondera w doliczonym czasie gry. Dośrodkowanie. Stańczyk zgrywa do Mateusza Bienia. Ten zdobywa bramkę na 1-0. Ostatecznie wynik już się nie zmienił. Gwardia pokonała Kartuzję Kartuzy 1-0. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Gwardii determinacji. Grałem w dziesiątkę, wygrały zawody, które my nie powinniśmy przegrać. No, do momentu utraty zawodnika pewnie wrażenie Gwardia sprawiała troszeczkę lepsze niż Kartuzja. Nie wiem, dzisiaj tak jakoś bojaźliwie graliśmy. Tak jak powiedziałem, tego meczu nie powinniśmy przegrać, wyjeżdżając, patrząc na sytuację kadrową Kartuz, ponieważ nie mógł grać nasz kapitan Karasiński, przepraszam, Karol Domian, a także Piotrek Karasiński, ostoja obrony. No, to są takie dosyć kluczowe postacie w drużynie, więc zawsze istnieje pewne ryzyko zmian. Więc zastanawiałem się, że jeżeli będzie remis, to byłbym w ciemno. Natomiast dzisiaj tego meczu nie powinniśmy przegrać. No, ale sport jest czasami brutalny. Wygrywają ci, którzy są bardziej zmotywowani, zdeterminowani. Musimy wyciągnąć wnioski i grać dalej. Nie zasługiwaliśmy na pewno na porażkę w tym meczu. Uzyskaliśmy przewagę liczebną i to dość szybko, bo na początku drugiej połowy. Na pewno brakowało z naszej strony kreatywności w grze, w ofensywie. Za mało sobie stworzyliśmy sytuację jak na taką przewagę liczebną. Na pewno gra obronna mogła się podobać poza tą jedną sytuacją. Stałe fragmenty gry na pewno były też groźne, urywali. A jeżeli chodzi o nas, no to słabiutko dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz atak. Naprawdę w zeszłych spotkaniach stwarzaliśmy więcej sytuacji, teraz po prostu czegoś brakowało. Zobaczymy po prostu w dalszym czasie, jak to poprawić. Mam nadzieję, że na następny mecz już będziemy po prostu w pełni gotowi na kolejnego rywala. Cieszy nas to, że wygraliśmy. Ten mecz tak się układa, jak zakładaliśmy, ponieważ Kartuzja jest silnym, mocnym zespołem trzecioligowym, grającym od początku tej trzeciej ligi. Wiemy o tym, że wiedzieliśmy o tym, że zespołowi temu bardzo ciężko jest strzelić bramkę. To, że stracili tylko 6 bramek do tej pory, to na pewno jest potwierdzenie tego, co mówię. Na pewno troszeczkę nam popsuło wyjście, znaczy początek drugiej połowy był taki, że czerwona kartka dla Andrzeja Trycjaka spowodowała to, że jakby bardziej musieliśmy się skupić na grze z tyłu. Nie zmieniliśmy ustawienia, praktycznie dalej graliśmy 4-4-1, tak? Przesunęliśmy tylko Jimmy'ego do środka pomocy. Próbowaliśmy swoich sił w kontratakach. Jak dobrze pamiętam, jedna sytuacja, jaka miała miejsce pod naszą bramką, bardzo wyśmienita, z której powinna paść bramka dla Kartuzji, to któryś z napastników chyba trafił naszego bramkarza. Prawo obrońca, to powinno paść, tak? Gdzieś tam nam sprzyjało szczęście, bo myślę, że Kartuzja by to wygrała, gdyby ta bramka padła, natomiast nie padła. Dokonaliśmy paru zmian, jakby wprowadziliśmy świeżą krew, wprowadziliśmy jokera Mańka Stańczyka, który de facto jest stoperem, natomiast spuściliśmy go za Magdzińskiego do przodu, dograł piłkę do Mateusza Bienia, no i gdzieś na pewno troszeczkę szczęścia, dzisiaj mieliśmy więcej jak Kartuzja, no i udało nam się wygrać. Na pewno ważne zwycięstwo, dopisujemy sobie 3 punkty, ale jesteśmy pełni pokory i uznania dla przeciwnika.
W ósmej kolejce spotkań Leśnik ma nowo stroje zielono-czarne, mierzył się na własnym boisku z Kaszubią Kościerzyna. Faworytem tej konfrontacji wydawała się drużyna przyjezdna, która ostatnio spisuje się bardzo dobrze. Obie ekipy to beniaminkowie tego szczebla. Kaszubia przed tym meczem plasowała się na drugiej pozycji, Leśnik plasował się w dolnej części klasyfikacji. Pojedynek od początku był wyrównanym widowiskiem. Obie ekipy tworzyły sobie akcje strzeleckie, jednak nie były one groźne. Znaczące wydarzenie miało miejsce w 30 minucie. Kontuzji doznał Tomasz Krzywonos. Niestety, jak się później okazało, doznał złamania kości twarzy. Nie mógł dalej kontynuować gry. Kolejna dobra akcja zespołu gospodarzy miała miejsce w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Szarżujący Marcin Gozdal był faulowany przez gracza Kaszubi. Wydawało się, że napastnik Leśnika został sfaulowany w polu karnym. Zupełnie innego zdania był arbiter i podyktował rzut wolny, który nie przyniósł żadnego efektu. Sytuacja gospodarzom się skomplikowała w 57 minucie. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Łukasz Kłączyński. Arbiter po jego faulu podyktował rzut wolny, a gola z tego stałego fragmentu gry zdobył Adrian Wysiecki. Od tego momentu Kaszubia nie tylko prowadziła 1-0, ale także grała w przewadze jednego zawodnika. Gospodarze dążyli do wyrównania, tutaj dośrodkowanie Sęka, Paweł Marczak, piłka przelatuje jednak nad bramką. Chwilę później szanse się wyrównały. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany zawodnik Kaszubi Prokopów. Ponownie w ataku Leśnik, ponownie Paweł Marczak i ponownie nie ma gola. Rzut wolny dla miejscowego zespołu. Kolejna okazja i kolejna niewykorzystana, tylko rzut rożny. Końcówka meczu należała do gości. Tutaj jeszcze trafienie w poprzeczkę. A to już w samym doliczonym czasie gry. Błąd Mateusza Czaj wykorzystują goście. Gol na 2-0 Adriana Wysieckiego. Ostatecznie Kaszubia pokonała Leśnika 2-0. Kolejny mecz u siebie i znów bez zdobyczy punktowej. Z przebiegu spotkania uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. Byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla wymagającego przeciwnika. Nie przez przypadek drużyna Kaszubi jest tak wysoko w tabeli. Ale my patrzymy na siebie. No, cały czas sobie zbieramy jakieś doświadczenie w tej lidze. No, stwarzamy sytuacje, nie wykorzystujemy ich, a sami tracimy bramki w bardzo kuriozalnych sytuacjach. No i tak było też w dniu dzisiejszym. Ale mimo wszystko uważam, że chłopaki zagrali fajne spotkanie i nie pozostaje nam nic innego, jak szukać punktów w następnych spotkaniach. Patrząc na wasze spotkanie, trener chyba miał nosa, wpuszczając ciebie i Majka Stańczyka w końcówce meczu. Zresztą Stańczyk chyba nieprzyzwyczajony do grania w ataku, a tutaj jednak i ty się przydałeś, i Maniek Stańczyk, gracze, którzy nie są ofensywni, a jednak w tej akcji przy rzucie wolnym, przy stałym fragmencie gry, wy się gdzieś tam znaleźliście w pobliżu pola karnego i ta bramka padła. Tak, rozmawialiśmy podczas rozgrzewki i raczej oboje nie spodziewaliśmy się, że wejdziemy w dzisiejszym meczu. Stawialiśmy raczej na Łukasza Szymańskiego, który jest raczej bardziej doświadczony ode mnie i pewnie mógłby bardziej pomóc w tej sytuacji, kiedy już graliśmy w osłabieniu, a jednak trener podjął inną decyzję i jak widać opłaciło się, tak? Maniek Stańczyk przez kilka meczów wcześniej, w poprzednich sezonach, dużo meczów. Kapitan drużyny, podstawowy gracz, wraca do składu w meczu z Bałtykiem Koszalin, w zasadzie wygryzając się ze składu, bo to wcześniej ty byłeś podstawowym graczem na tej pozycji. I po spotkaniu z Bałtykiem trener wraca do ciebie i ponownie jest zwycięstwo. No, zgadza się. Maniek Stańczyk zaczął
pierwszą kolejkę z Arką Gdynia, potem borykał się z drobnymi kontuzjami i wyszło tak, że trener zaczął stawiać na mnie, bo tak na dobrą sprawę nie miał już wyboru, ale wygrywaliśmy mecze. Natomiast w meczu derbowym z Bałtykiem Koszalin postanowił postawić na niego. No cóż, no musiałem pogodzić się z tą, to jest decyzja trenera, tak, i musiałem po prostu przychylić się do tej decyzji. No, natomiast w meczu z Kartuzją postawił na mnie, wygraliśmy i oby tak dalej. Czyli wynika z tego, że ty już zostajesz na stałe na stoperze, a Maniek Stańczyk będzie drugim napastnikiem, tudzież pierwszym, będzie gryźć tam po cichu Jacka Magdzińskiego. On tych sytuacji w tym meczu naprawdę miał mnóstwo. No miał mnóstwo, ale miał, no nie, to nie były takie czyste, stuprocentowe sytuacje. Natomiast nie wiem, zobaczymy, jaki personalnie skład trener wystawi na następny mecz z Gdańską Lechią. Zobaczymy, wszystko w rękach trenera. Podczas ostatnich spotkań Mateusz Bień występuje w konferencjach prasowych. Jako że dzisiaj jest naszym gościem, dlatego nie puściliśmy jego występu z konferencji prasowej, ale tradycyjnie ma coś ciekawego do przekazania. Po meczu z Kotwicą Kołobrzeg był tam apel o to, by piłka nożna była dla kibiców. A teraz proszę zobaczyć. Dla kolegów jeszcze. Poprosili mnie, żebym mój zrobił słynny gest i... Dziękuję bardzo. Skąd taka inicjatywa? No tutaj dochodzi mi takie głosy w szatni, żebym po prostu powtórzył mój wyczyn z ostatniej konferencji prasowej po meczu z Kotwicą i przystałem na tą propozycję i tutaj dla jakby rozweselenia kolegów i mnie to zrobiłem to. No, tradycyjnie coś wesołego podczas konferencji musi być, ale wróćmy do kwestii sportowych. Leśnik Manowo przegrywa z Kaszubią Kościerzyna. Leśnik nie jest słabszą drużyną od lidera zmagań, mimo wszystko traci dwie bramki. Kaszubia to zespół, który wy pokonaliście na wyjeździe 3-1. Ta liga pokazuje, że co kolejka to tutaj nie można tak naprawdę wytypować, kto będzie zwycięzcą. Zgadza się. Kaszubia jest solidnym trzecioligowym zespołem, pomimo tego, że są teraz w tym sezonie Beniaminkiem. Natomiast Leśnik, myślę, jest taką drużyną, która może nawet faworytom urywać punkty i może nie pokazali teraz tego w tym meczu, ale na przykład z nami mieli remis, dobrze zagrali i jeszcze myślę, że będą urywać punkty innym drużynom. Trener Leśnika Tomasz Krupała powiedział, że jego zespół musi nabierać doświadczenia w każdym kolejnym spotkaniu i tak naprawdę każdy kolejny mecz to jest właśnie takie doświadczenie dla tej drużyny. No ale to nie będzie tak, że jak w pewnym momencie drużyna złapie, to już będzie troszeczkę za późno. No tutaj niestety trafili jakby w złym momencie do tej ligi, ponieważ bardzo dużo drużyn w tym roku spadnie i myślę, że jeżeli poprawią swoją grę w obronie, no to jednak myślę, że mają potencjał, aby się utrzymać i walczyć w następnym roku w tej samej klasie rozgrywkowej. Podsumujmy to, co się działo w 8. kolejce spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 8. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin wygrywa z Kartuzją Kartuzy 1-0. Bałtyk w meczu na szczycie ligowej klasyfikacji pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie 2-1. Kaszubia wygrała z Leśnikiem 2-0. Pomorze ograło Kotwicę 3-0. Lechia 2 Gdańsk rozgromiła na wyjeździe Chemika Police 6-0. Pogoń 2 Szczecin wygrała z Koralem Dębnica 4-1. Energetyk Gryfino przegrywa z Bałtykiem Gdynia 0-2. I Arka 2 Gdynia pokonała Polonię Gdańsk 3-1. W tabeli prowadzi Bałtyk Koszalin z dorobkiem 17 punktów, tyle samo ma Kaszubia Kościerzyna, 15 punktów Lechii 2 Gdańsk, po 14 mają Drawa Drawsko-Pomorskie i Gwardia Koszalin, 13 punktów Pomorza Potęgową i Pogoni 2 Szczecin, 12 ma Bałtyk Gdynia. W dolnej części tabeli Chemik Police 11 punktów, 10 Kotwicy Kołobrzeg, Kartuzja ma punktów 9, 8 ma Leśnik, po 7 Arka i Energetyk, 5 punktów Polonii i 3 punkty Korala. Kolejna seria spotkań już w najbliższy weekend. Bałtyk Koszalin podejmie na własnym boisku Arkę 2 Gdynia, natomiast Lechia 2 Gdańsk podejmować będzie Gwardię Koszalin. Leśnik Manowo zmierzy się na wyjeździe z Polonią Gdańsk, Kotwica podejmuje Energetyka, Kaszubia zmierzy się z Pomorzem, Kartuzja walczyć będzie z Drawą, Bałtyk z Pogonią i Korol z Chemikiem. Pomorze Potęgowo pokazało po raz kolejny, że na własnym boisku jest to mocno
niewdzięczna drużyna. O tym się wy przekonaliście, o tym się przekonała ponownie Kotwica. No zgadza się. Przegraliśmy w Potęgowie 3-1. Teraz Kotwica bodajże 3-0, tak, przegrała z Pomorzem i są oni na pewno bardzo mocną drużyną u siebie w Potęgowie tam. I będą nie jednej drużynie będą urywać punkty. Lechia Gdańsk, kolejny wasz rywal, zespół, który ostatnio nawet ciężko mówić, że jest w świetnej dyspozycji, bo to jest super rewelacja ofensywna. W kolejnych spotkaniach zdobywa mnóstwo bramek, teraz 6-0, wcześniej 8-2. No, taka konfrontacja zespołów, jedni z ofensywą mocną, a drudzy z lepszą defensywą. Tak, to będzie mecz, który pokaże siłę naszej obrony, miejmy nadzieję. W zespole Lechii, nie wiem niestety, kiedy drużyna pierwsza Lechii będzie grała, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ilu tam zawodników może zejść do rezerw. Jeżeli kilku zejdzie, to będzie naprawdę trudny przeciwnik i co przede wszystkim pokazał w poprzednich meczach, Adam Duda, z tego co słyszałem, w poprzednim meczu jeszcze chyba 4 gole, więc trzeba będzie go mocniej przypilnować. Jeżeli jednak nie będzie zasobów z pierwszej drużyny, myślę, że powinniśmy sobie poradzić z tym przeciwnikiem. Zasoby z pierwszej drużyny Lechii. Często to jest tak, że wcale to nie wzmacnia zespołu, bo to takie skazanie, że trzeba zagrać mecz w rezerwach. Może wręcz przeciwnie, lepiej jakby dla Lechii oczywiście grali sami młodzi zawodnicy, którzy się zgrywają w tych rezerwach, a nie jak przychodzą zawodnicy z pierwszej drużyny. No i wcale nie chce im się tak mocno walczyć. Ciężko stwierdzić, ponieważ ci młodzi zawodnicy na pewno chcą się pokazać, chcą się wybić, aby ci trenerzy z ekstraklasowej drużyny ich dostrzegli. Natomiast ci zawodnicy, którzy schodzą z ekstraklasy, na pewno swoim doświadczeniem mogą chociażby przesądzić o losach spotkania. Także no naprawdę ciężko stwierdzić. W zasadzie to wychowankowie klubu stanowią siłę tej trzecioligowej drużyny z Gdańska. No właśnie, a tutaj to wy szturmujecie jako wychowankowie Gwardii Koszalin pierwszy skład. Można powiedzieć, że tak, bo i Damian Miętek też od kilku lat stanowi o sile naszej ofensywy i teraz Marek Zdanowicz już wywalczył sobie, można powiedzieć, pewne miejsce w pierwszym składzie. No to tak myślę, że to jest jednak siła tych wychowanków i naszego klubu. Taką drużyną, która też w sporej mierze ma wychowanków w swoim składzie i zespół, który no idzie jak burza, trzeba powiedzieć, o Bałtyku Koszalin. Kolejne zwycięstwo z Drawą Drawsko-Pomorskie, mecz na szczycie ligowej klasyfikacji i Bałtyk, mimo tego, że przegrywał w tym meczu, to jednak odniósł zwycięstwo i tak trzeba powiedzieć, idzie w stronę zwycięstwa w całej rundzie. No tak, z tym, że sezon jest długi, to dopiero początek jest rundy jesiennej, także na razie idzie im dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Kilka punktów tracicie do nich, także na pewno te drużyny koszalińskie będą tutaj się bić o czołowe miejsca. Tak będzie? Tak, na pewno. No i tak będzie, miejmy nadzieję. Najbliższa kolejka spotkań już w najbliższy weekend. Na własnym boisku grać będzie Bałtyk Koszalin, podejmować będzie Arkę Dwa Gdynia. Nasze pozostałe drużyny z regionu, czyli Gwardia i Leśnik, grać będą na wyjazdach. No, Państwa serdecznie zapraszam na te spotkania, czy u siebie w Bałtyku, czy na wyjazdach właśnie drużyn Gwardii i Leśnika. Także na kolejne wydanie magazynu Liga Max. Moimi dzisiaj gośćmi byli gracze Gwardii Koszalin. Marek Zdanowicz, Mateusz Bień. Państwa serdecznie zapraszam za tydzień na kolejne wydanie programu.